Fake newsy dotyczące PKN Orlen. Witajcie na kanale Prawda.pl. Mam nadzieję, że widzieliście mój film poprzedni pod tytułem Ceny prądu w Polsce, czyli dlaczego tak szybko rosną ceny prądu w Polsce i jaki to ma wpływ na inflację i po prostu z jakiego powodu to one są podwyższane. Dzisiaj zajmiemy się fake newsami związanymi z PKN Orlen. Pamiętajcie tylko o subskrypcji, ponieważ wpisując w wyszukiwarce Google Prawda.pl nie wychodzi jeszcze kanał Prawda.pl, a do tego jest niezbędne 1000 subskrypcji. Zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów gospodarczych i politycznych i przechodzimy do tematu. Już na kanale Prawda.pl od jakiegoś czasu pojawił się film pod tytułem Wyborcza musi napisać sprostowanie w sprawie Daniela Obajtka, w którym jest kłamliwy artykuł o tym, że resort kultury chce odpowiedzieć na pytanie wyborcze o rozliczenie 800 tysięcy złotych na remont dworku Daniela Obajtka na Pomorzu. Właśnie w tej sprawie i innych kłamliwych treści dotyczących Daniela Obajtka znajdziecie w filmie pod tytułem Wyborcza musi napisać sprostowanie w sprawie Daniela Obajtka. Natomiast dzisiaj zajmiemy się kłamliwymi treściami wobec nie tylko pana prezesa, lecz także Orlenu. Jak pisze Wyborcza.pl Bydgoszcz, tak się żyje w Orlenie. Firma Obajtka kupuje stoliki do kawy ze złota i marmuru. Napisane przez Wojciecha Borakiewicza 2 listopada 2021 roku o 15.38 dodane. Czytając treść, pisze, że kawę w warszawskiej siedzibie Orlenu, gdzie rezyduje Daniel Obajtek, będzie się piło na stolikach ze złota i marmuru. Państwo, was spółka złożyła zamówienie na 3 takie meble. Będą kosztować bagatela niemal 25 tysięcy złotych. Jedna ze spółek należących do państwowego giganta paliwowego, znajdująca się zakupami dla koncernu Orlen Administracja, złożyła zamówienie na 3 niezwykle kosztowne meble, które znajdują się w warszawskiej siedzibie firmy, biurowcu senator przy ulicy Bielańskiej. To adres, pod którym w stolicy rezyduje prezes Orlenu Daniel Obajtek. Czego chce Orlen, można sprawdzić na platformie zakupowej Connect grupy Orlen. A teraz przechodzimy do sprostowania tego artykułu. Źródło TVP Info. Tak się żyje w bogatym Orlenie, donosi we wtorek Gazeta Wyborcza, a w ślad za nią portal Onet, opisując jeden z zakupów paliwowej spółki do warszawskiej siedziby. Chodzi o komplet stolików kawowych, których wartość ma wynosić 25 tysięcy złotych. Oba tytuły w formie sensacji piszą o stolikach ze złota i marmuru. Jednak można by rzec, nie wszystko złoto, co się świeci. Okazuje się, że medialne rewelacje to fake news. Rzeczniczka PKN Orlen odpowiada krótko: to nie złoto, te meble ze stali pomalowanej na złoty kolor. Tak się żyje w Orlenie. Firma Obajtka kupuje stoliki do kawy ze złota i marmuru. To tytuł wtorkowego artykułu Gazety Wyborczej, w którym autor Wojciech Borakiewicz opisuje zakup spółki do jej warszawskiej siedziby, gdzie rezyduje Daniel Obajtek. I nie wdając się w początkowo w szczegóły, informuje czytelnika, będzie się piło ze stolika ze złota i marmuru. Państwowa spółka złożyła zamówienie na 3 takie meble, będą kosztować bagatela 25 tysięcy złotych. Złote meble w biurze Obajtka to fake news. Rewelacje gazety opublikował także Onet, pisząc o stolikach ze złota i marmuru w biurowcu Daniela Obajtka, a w dalszej części tekstu opisując mebel jako pozłacany. Temat podchwycili politycy opozycji, rzecznik PO Jan Grabiec sugeruje, że spółka może sobie pozwolić na takie zakupy dzięki rekordowym zyskom i sugeruje, by łączyć te kwestie z cenami benzyny. W tej sprawie głos zabrała rzeczniczka spółki Joanna Zakrzewska. W odpowiedzi na doniesienia Onetu i Wyborczej wskazuje, że zakupy są realizowane w ramach prac remontowych współfinansowanych przez zarząd budynku, do którego Orlen najmuje powierzchnię biurową. Odnośnie uwag Grabca uważa, że wzrost cen na rynku paliw dotyczy nie tylko Polski. Wyjaśnia też kwestię kupowanych mebli. Okazuje się, że nie chodzi ani o złoto, ani o pozłacane stoliki kawowe. Meble wykonane są ze stali, pomalowane na złoto, wyjaśnia rzeczniczka. Marek Sowa z Platformy Obywatelskiej napisał: kawę na warszawskiej siedzibie Onetu
Orlenu, gdzie rezyduje Daniel Obajtek, będzie się piło na stolikach ze złota i marmuru. Państwowa spółka złożyła zamówienie na 3 takie meble, będą kosztować bagatela niemal 25 tysięcy złotych. Jak napisała na Twitterze rzeczniczka Orlenu, zakup realizowano w ramach prac remontowych przestrzeni biurowej wynajmowanej przez Orlen. Odbyło się to zgodnie z procedurami. Koszty zostaną częściowo zrefundowane przez zarządcę budynku, z którego spółka wynajmuje powierzchnię. Meble wykonane są ze stali pomalowanej na złoto. Orlen zapewnia, że robi wszystko, by stabilizować ceny paliw na stacjach. Polacy za liter benzyny płacą o około 50 groszy mniej niż Czesi, Słowacy czy Litwini, choć ropę kupujemy u tych samych producentów. Zarząd polskiego koncernu naftowego przewidział skutki unijnej polityki klimatycznej i zawczasu kupił kontrakty na prawa do emisji dwutlenku węgla. Rok temu po 23 euro, dziś te prawa do emisji są około 60 euro, więc możemy przez to stabilizować te ceny. Dziś ceny paliw są na podobnym poziomie jak za rządów Donalda Tuska, ale od tego czasu wyraźnie wzrosła siła nabywcza Polaków. Płaca minimalna jest 2 razy wyższa niż w poprzednim szczycie inflacyjnym, a przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o prawie 2400 zł. Narodowy Bank Polski wyraźnie podniósł stopy procentowe. Czy po prostu ceny paliw rosną dzięki właśnie uprawnieniom do emisji CO2, czyli podatku nałożonym przez Unię Europejską, który Unia ustala poziom i z roku na rok go coraz bardziej podwyższa. O tym, o ile jest podwyższona inflacja z powodu tego unijnego podatku i to, że nie byłoby żadnych podwyżek prądu, gdyby nie właśnie ten wzrost tej prawa do emisji CO2 i o ile by była wtedy mniejsza inflacja, gdyby nie Unia Europejska. To na to samo wpływ ma też ceny paliw, rosną z tego samego właśnie powodu, czyli z uprawnień do emisji CO2, które właśnie teraz więcej rosną. Przed chwilą zresztą słyszeliście wypowiedź pana Daniela Obajtka, który kupił właśnie te prawa do emisji CO2 rok wcześniej, bo gdyby nie to, byśmy płacili jeszcze o 50 groszy więcej za litr. Czyli 90 osobka nie kosztowałaby 6,22, tylko 6,72, tak, około mniej więcej. To ma niestety to samo wpływ, a jak chodzi o wzrost cen paliw w Polsce, to znajdziecie również na kanale prawda.pl ten odcinek. I temu Solidarność protestowała w Luksemburgu przeciwko zamykaniu polskiej energetyki. Już za chwilę wszyscy będziemy czuli nie tylko we własnych głowach i rozumach, nie tylko będziemy to rozumieli, ale będziemy to również czuli we własnych kieszeniach. Wielu z nas straci pracę, a nasze dzieci będzie czekał tylko wyjazd za granicę. Nie możemy się na to zgodzić. Ten zielony ład, to nie jest żaden zielony ład, to nie jest żadna ekologia. To jest zielone diabelstwo, szataństwo XXI wieku. Ideologia, jak każda inna, którą wcześniej wymyślali Niemcy, i prowadzili z tym krużgankiem oświaty. Wtedy ludzie też myśleli, że narodowy socjalizm jest taką piękną ideologią. Popierali przecież nie tylko w III Rzeszy, ale w całej Europie, a nawet poza nią. Niemcy, jak to Niemcy, wymyślili sobie nowe ideologie. Wielokolorowe, inne niby zielone, które mają doprowadzić nie tylko do zniszczenia moralnego i kulturowego, polski naród, ale całą Europę. Energetyczni mają nas zabić, zniszczyć. Z Polaków zrobić pariatów, ludzi drugiej kategorii. Z Polski zrobić państwo satelickie. Oni się Oni, panie premierze, oni nie dogadają się z nami. Oni chcą nas zniszczyć. Żadne ustępstwa, ani kroku w tył. Zobaczy pan, ile jest biało-czerwonych flag. Ile pół narodu za panem stoi, zdeterminowanego, świadomego, gotowego do poświęceń od państwa polskiego, żeby broniło w końcu polskich interesów. Panie premierze, widział pan ostatnio, jak w Parlamencie Europejskim ta cała, przepraszam za te słowa, ale ta europejska hołota plująca na polskiego premiera
To jest niegodne. A jeszcze bardziej niegodne. To jest hołota, która była z Polski, która mówi po polsku. Całą wypowiedź Bąkiewicza na Marszu Niepodległości znajdziecie na kanale Prawda.pl pod tytułem Wypowiedź Bąkiewicza na Marszu Niepodległości. Zapraszam również do odcinka pod tytułem Ceny prądu w Polsce, dlaczego tak szybko rosną, oraz do innych odcinków gospodarczych i politycznych. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji, bo 1000 subskrypcji to absolutne minimum, żeby wyszukiwać Google, wpisując Prawda.pl, wodziło się ten kanał. I do zobaczenia, cześć!